Wiejski kabaret pod wieżowcami. Warszawa. Zamiast turystów robiących sobie selfie, rolnicy, którzy z pługa przesiedli się na protest. Co się stało, że pola zamienili na ulicę? Ano, ekonomiczny dramat w stylu Monty Pythona. Nasze gwiazdy, pszenica i rzepak z roli chleba powszedniego przeszły na status ekskluzywnego towaru. Nie dlatego, że nagle zaczęły smakować jak trufle. Ale koszty ich produkcji wzrosły jak popularność diety bezglutenowej. W tym całym zamieszaniu profesor Kalinowski rysuje obraz kryzysu jak Hitchcock thriller z dreszczykiem. Rolnicy, zmęczeni byciem statystami we własnym życiu, postanowili wyjść na ulicę z transparentami zamiast sierpów, domagając się uwagi jak diwy na premierze. Oto mamy wiejski kabaret, gdzie główną scenę, warszawskie ulice, opanowują rolnicy przekształcając ekonomiczne trudności w spektakl, na który nawet stolica nie była gotowa. Demonstracja, która miała być wołaniem o pomoc, przekształciła się w paradę absurdów, przypominając nam, że w polskiej wsi, nawet gdy dramat, to zawsze z przymrużeniem oka. Bitwa pod Sejmem, czyli jak kostka brukowa zaczęła tańczyć. Scenariusz godny najlepszego filmu akcji rozgrywa się w Warszawie gdzie rolnicy, policja i banda prowokatorów wzięli się za taniec z kostką brukową przed sejmem. W tle dźwięki petard dodawały dramatyzmu, jak w prawdziwym muzykalu. Kostka brukowa szybko stała się nie tylko symbolem oporu, ale też głównym rekwizytem w baletowym powietrznym show, którego finałem był gaz łzawiący. Polska policja, chcąc nie chcąc, dołączyła do spektaklu. Odpowiadając chmurami gazu na loty kostek, tworząc zapierający dech w piersiach i przyprawiający o uzawienie oczu spektakl. Całe zamieszanie, choć przypominające scenę z filmu akcji, miało podtekst bardziej dramatyczny: desperację rolników, pragnących, by ich głos został usłyszany. Epizod ten pokazuje, że polscy rolnicy, choć znani z ciężkiej pracy, potrafią zaskoczyć kreatywnością protestu. Warszawa i Kostka Brukowa, główni bohaterowie tej niecodziennej bitwy, zostawiły po sobie nie tylko pył, ale i wspomnienia o walce, która mimo swej absurdalności miała głęboki sens. Czy taniec z kostkami doczeka się sequela? Czas pokaże. Trzeci akt tej wiejskiej dramy nie rozgrywa się ani w polu, ani na scenie, a w gęstej chmurze gazu łzawiącego. Polska policja postawiwszy na chemiczny dialog, nieoczekiwanie wprowadziła rolników w świat survivalu. Ironia losu sprawiła, że zamiast zmagać się ze szkodnikami, rolnicy musieli opanować sztukę przetrwania w policyjnej mgle. W tym niecodziennym scenariuszu nasuwa się pytanie: Czy zamiast nowych traktorów, rolnikom nie przydałyby się raczej maski gazowe? To mogłoby brzmieć jak plan rządowy, zamiast przekonywać, skłonić do Łez. Ale rolnicy zamiast uciekać, stawili czoło tej nowej przeszkodzie, z determinacją przemierzając chemiczną mgłę. Ten zaskakujący zwrot akcji, gdzie rolnicy zmierzyli się z chmurami gazu łzawiącego, pokazał nie tylko ich niezłomność, ale też absurd sytuacji. Choć atak chemiczny był daleki od fair play, paradoksalnie przyniósł rolnikom rozgłos, skłaniając społeczeństwo do zastanowienia się nad ich problemami. Pomiędzy łzami a kaszlem, historia ta dotarła do szerokiego grona odbiorców, potencjalnie otwierając drogę do rozmowy i zrozumienia. Pamiętajmy: nawet w najgęstszej chmurze gazu łzawiącego można znaleźć drogę. Wystarczy orientować się, skąd wieje wiatr zmian. W finale rolniczej sagi media przekształcają protest w spektakl. Każdy z telefonem staje się reporterem, a emocje eskalują, gdy do akcji wkracza gaz łzawiący. Sytuacja nagrzewa się, gdy znana postać, Sławomir Mencen, zostaje uhonorowany przez policję, czyniąc z protestu gorący temat dla mediów. Rolnicy z desperatów stają się bohaterami narodowymi, ich twarze i postulaty zdobią ekrany i serwisy informacyjne na całym świecie. Jednak pojawia się pytanie o przyszłość. Co będzie, gdy media odwrócą uwagę? Czy rolnicze problemy zostaną rozwiązane, czy zaginą w morzu innych sensacji? Wyzwaniem jest utrzymanie zainteresowania dłużej niż trwa cykl informacyjny, by realne problemy nie stały się tylko przelotną atrakcją. Na koniec podkreślmy zatem znaczenie patrzenia poza ekran i doceniania ludzkich historii stojącej za każdym protestem, która przypomina, że za medialnym szumem stoją realne osoby walczące o swoją przyszłość, która pyta, czy jesteśmy gotowi słuchać dłużej i przyczyniać się do prawdziwej zmiany ponad cykl informacyjny, pamiętając, że prawdziwe historie rozgrywają się poza kadrem. Energia cytatu. Codziennie nowa dawka inspiracji.